Oprócz tych 11 palet, które Państwo widzicie tutaj na placu, które pojadą do Tarnopola, mamy w magazynie przygotowanych do wysyłki 25 już postreczowanych, gotowych palet z różnymi produktami. Kolejnych około 5 jesteśmy w trakcie kompletowania. Dzisiaj jedzie oprócz tego Tarnopola wysyłka do magazynu przeładunkowego w Białymstoku. Mam nadzieję, że około 15 palet uda się dzisiaj wysłać. Pomoc straży pożarnej, ale też pomoc prywatnych osób, które mają środki transportu. Oczywiście namawiam do dalszego wspomagania nas, zarówno w formie pracy, w formie wolontariatu. Funkcjonujemy również w soboty i niedzielę, codziennie od godziny 8 do 18. Mieszkańcy Suwałk przychodzą i pomagają, co nas bardzo cieszy. Chciałem bardzo podziękować za to. No i namawiam do tego oczywiście, żeby przynosić też rzeczy w dalszym ciągu, szczególnie dla dzieci, od niemowlaka do starszaka, mówiąc kolokwialnie, od odżywek, poprzez środki higieniczne, środki czystości, ubranka, szczególnie ciepłe ubranka. Potrzebna nam jest też odzież dla mężczyzn, ciepła, termoaktywna, kurtki, buty, trapery, skarpetki, czyli wszystko to, co się może przydać w polu. Generalnie każda pomoc jest potrzebna. Serdecznie zapraszamy do wspierania tej bardzo ważnej, bardzo szczytnej akcji.